Ja to chyba wrosnę w to krzesło. Kiedy oni zaczną? No zaraz zaczną, no tylko przecież są chorzy. Pan doktor ich leczy. Mówiłem. Ledwo doszli. Doszli. Irygację im dać, to by przylecieli szybko. O, już są. Bracia Strunka przedstawiają sztukę w jednym akcie. Biały kapturek. Brawo. Dong! Za siedmioma przychodniami. Za siedmioma pogotowiami ratunkowymi. Był sobie malutki szpitalik, w którym niepodzielnie rządził doktor Wilczur. I siostra Biały Kapturek. Kiedy doktor Wilczur wyda już wszystkie pieniądze na kobiety i wino. A siostra resztę, która jeszcze została na biustonosze. Aha, dobre, tylko po co? I zjedzono już wszystkich pacjentów. Wtedy doktor Wilczur był bardzo głodny i zjadł również białego kapturka. Mniam, 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 mniam. Na brzuszka. Następnego dnia poczuł wyrzuty sumienia. Nie wyrzuty sumienia, tylko mdłości, bo to świństwo. I poszedł na salę operacyjną, żeby przeciąć sobie powłoki brzuszne. I z brzuszka nagle wyskoczył biały kapturek, który od tej pory nazywa się czerwonym kapturkiem. Brawo! Brawo! Na salę już. Brawo! Brawo! Piękne! Ale ładnie opowiedzieli. Aż mnie wstyd, że ich zaszyłem. I podwójną irygację za karę. Dopiero zobaczą występy, jak ja się za to wezmę.